jednym z moich ulubionych polskich filmów jest komedia Nie lubię poniedziałku. Przedstawia ona losy kilkunastu bohaterów, którzy wracają do pracy po weekendzie i mierzą się z naprawdę niełatwą rzeczywistością. Przydarza im się wiele pechowych wpadek, marudzą, narzekają, generalnie nie jest to ich dzień. Nie wiem, jakie wy macie podejście do poniedziałku i jak na ten tydzień, który wczoraj rozpoczęliśmy, się nastawiacie. Ale być może oczekujecie słowa, które natchnie was pozytywną energią, które zmotywuje was do działania, które sprawi, że poczujecie się lepiej i że ten poniedziałek, a także cały ten tydzień zacznie wyglądać w zupełnie innych barwach. Niemniej jednak, w książce z Biblią na co dzień, na 2 listopada znajdujemy takie słowo z Psalmu 14. Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił. Nie ma ani jednego. Ktoś może powiedzieć, ale mi motywacja, ale werset. Nie lubię takiego wersetu. Nie lubię takiego duchowego przesłania. Nie tego oczekiwałem. Niemniej jednak, drodzy, Boże Słowo, z którym jesteśmy konfrontowani, nie zawsze jest takie, jakbyśmy może tego chcieli. Czasem to Słowo ma dotknąć nas do żywego. Czasem ma nas zaboleć. Czasem ma wzbudzić w nas wyrzuty sumienia, poruszyć do refleksji. Tak się składa, że ten fragment psalmu bardzo mocno eksponuje oczywisty fakt, o którym być może wiemy, ale nie zawsze chcemy to podkreślać, nie zawsze w sobie chcemy to odkrywać. A mianowicie to, że człowiek jest grzeszny, że człowiek jest słaby, że nie radzi sobie z otaczającą rzeczywistością, z relacjami rodzinnymi, z relacjami w pracy, w sąsiedztwie, że popełnia błędy, że chybia celu, że nie jest doskonały. W dzisiejszej kulturze, myślę, szczególnie trudno jest nam zaakceptować to, że mamy jakieś ograniczenia. Nie zawsze jesteśmy w sobie w stanie ze wszystkim świetnie poradzić. I dziś, 2 listopada, ten fragment psalmu boleśnie nas o tym uświadamia. Niemniej jednak, dzięki Bogu, nie jest to ostatnie słowo Boga w tym temacie. W 3 rozdziale listu do Rzymian czytamy, myślę, całkiem znane słowa. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Dzięki Bogu nie musimy pozostawać tylko i wyłącznie na etapie beznadziei, na etapie narzekania, na etapie stwierdzania, jestem grzeszny, jestem słaby, i tak po prostu jest. Dzięki Bogu możemy wierzyć w to, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, działał, nauczał, ale przede wszystkim umarł za nasze grzechy. Poniósł wszystkie winy tego świata na Golgotę i tam pojednał nas ze swoim Ojcem. Ta wieść może być dla nas niezwykłym zachęceniem. Ta myśl może inspirować nas do tego, by z pełną energią, z zaangażowaniem ruszać w ten świat i starać się docierać do tych wszystkich, którzy są wokół, z przesłaniem: posłuchaj, jest coś bardzo ważnego, co mam ci do powiedzenia. Nie zniechęcaj się, nie dołuj się. Mam wieść, która może zmienić twój poniedziałek, która może sprawić, że polubisz to, co generalnie może wydarzyć się w twoim życiu. Jaka to wieść? Taka, że nie jesteś sam. Taka, że nie jesteś pozostawiony sam sobie. Że nie tkwisz w rozpaczliwym, beznadziejnym położeniu. Bo jest ktoś, kto zmienił twój los. Jest ktoś, kto jest gotów ingerować w twoją rzeczywistość tu i teraz. Tym kimś jest Jezus Chrystus. Zastanów się, droga siostro, drogi bracie w Chrystusie, czy jest może w najbliższym otoczeniu ktoś, kto zmaga się z różnymi problemami, frustracją, kto twierdzi, że jest beznadziejny, do niczego się nie nadaje, kto walczy z wieloma kompleksami,
po kim widać, że chodzi przygnębiony, zdołowany. Zastanów się, czy może takiego kogoś nie ma w twoim domu, nie ma w twojej pracy, nie ma w twojej klasie, z którą teraz zdalnie się spotykasz. Być może otrzymujesz to słowo właśnie po to, aby dzisiaj, w najbliższym czasie do tej osoby dotrzeć i zapewnić ją: słuchaj, owszem, wszyscy zgrzeszyli, wszyscy mają problemy, wszyscy z czymś sobie na pewnym etapie nie radzą, ale jest ktoś, kto za darmo, z łaski, zupełnie niezasłużenie wziął na siebie wszystkie nasze winy, całą naszą beznadziejność, wszystko to, z czym sobie nie radzimy, i zabrał to na krzyż. I nas uwolnił. I nas odciążył. I to zmienia moje życie i to może zmienić twoje życie. Zastanów się. To może być dzisiaj dobry poniedziałek na to, aby kogoś o tym zapewnić. Aby zapewnić kogoś, że się o niego modlisz. Że jesteś gotowy mu pomóc. Również materialnie. Tak wiele jest teraz wśród nas potrzebujących. Tak wiele różnych możliwości otworzyła przed nami pandemia. Może się okazać, że ktoś rozpoczynał dzisiejszy dzień z nastawieniem: nie lubię poniedziałku. Beznadziejnie się zaczyna ten listopad. A może być tak, że Bóg tak niesamowicie zaingeruje, że wyjdziemy z założenia, że lubię ten dzień. Lubię tego człowieka, który do mnie przyszedł, który mnie wsparł, który się o mnie pomodlił, który mi pomógł. Skorzystaj, droga siostro, drogi bracie, z tego niezwykłego przywileju usprawiedliwienia za darmo, z łaski, przez wiarę. Bądź Bożym świadectwem dzisiaj, w tym tygodniu. Próbuj zmieniać rzeczywistość tych, którzy są wokół ciebie, na lepsze. Bo Jezus Chrystus zmienia twoją rzeczywistość i chce, żebyś był Jego narzędziem w tym świecie. Za darmo, z łaski. I może się okazać, że powiesz: lubię ten poniedziałek. Lubię ten tydzień. Jestem wdzięczny, Boże, za to, co mi dałeś i za twoje zbawienie. Niech was Pan Bóg błogosławi. Dobrego poniedziałku.